Witam bardzo, bardzo gorąco. Do nakręcenia tego filmu wpadłam po przeczytaniu bardzo dużej ilości komentarzy na temat spożywania warzyw i owoców. Ale żeby tutaj nie zmyślać i żeby nie być gołosłowną, przytoczę Wam te komentarze i o co mi tak dokładnie chodzi. Teraz będę czytała komentarze, które właśnie zainspirowały mnie do tego, żeby nakręcić ten film i podpowiedzieć, w jaki sposób ja to wszystko widzę i jakie mam zdanie na ten temat. Wydaje mi się to bardzo, bardzo ważnym aspektem z tego względu, że wiadomo, jak dzisiaj wygląda sprawa uprawy warzyw czy owoców, czy innych roślin, na przykład ziół, bo to też dotyczy ziół, nawet takich zbieranych sobie gdzieś tam w lesie. Ale przechodzę do rzeczy i czytam te komentarze. Pani Krystyna Gyda pisze, dlaczego nie włożyła Pani na początku do sody, aby zniwelować ewentualne konserwanty? Wiadomo, że o tej porze u nas one nie rosną, przyjeżdżają z daleka. A ten komentarz to jest komentarz zamieszczony pod filmem, który ostatnio puściłam, a dotyczył tematu, jak gotować brokuła, aby nie szkodziły. Brokuły, rośliny krzyżowe, warzywa krzyżowe. I powiem szczerze, że trochę to jest dziwne, bo dla mnie to jest sprawa oczywista. Po pierwsze, ja zawsze rekomenduję wszelkie warzywa i ekologiczne, certyfikowane. Ale do tego tutaj jest również drugi komentarz. Karolina P. pisze, niestety, ale napisy bio nie zawsze gwarantują, że coś takie jest. I właśnie chciałam się odnieść do tych komentarzy. Czyli dla mnie jest to oczywiste, że nawet kupując certyfikowane warzywa czy owoce, zawsze dodatkowo warto jest poddać je procesowi oczyszczania. Ja osobiście oczyszczam ozonatorem, czyli ozonuję. Wkładam takie warzywa i owoce do wody i ozonuję. Te, których nie jestem pewna. No a jakich warzyw i owoców możemy być pewni? Żadnych. Nawet jak sobie uprawiamy w ogródku, czy to warzywko, czy owoce, ja również mam w ogrodzie niepryskane warzywa i niepryskane owoce. Ale niestety deszcze, które padają, mogą być zanieczyszczone. Powietrze. Na to nie mamy większego wpływu. Pośrednio owszem, bo co emitujemy, jak ogrzewamy swoje mieszkania, czy co wyrzucamy na przykład do śmietnika, jeżeli są to produkty biodegradowalne, to jest w porządku, ale jeżeli nie, to też przyczyniamy się do tego zanieczyszczonego powietrza. I tak od ziarnka do ziarnka, aż zbierze się miarka, więc idąc tym tokiem, no nie jesteśmy pewni niczego, kompletnie niczego, żadnego warzywa i owoca. I trochę powiem Wam szczerze, śmieszą mnie takie komentarze, no bo co takie osoby jedzą? Co takie osoby jedzą? Co je Pani Krystyna, jeżeli wszystko dla niej jest podejrzane? To jest jedna sprawa. No bo no, nawet gdyby miała uprawę swoich brokułów czy uprawy swoich innych warzyw, to one też mogą być zanieczyszczone właśnie przez te niezbyt czyste opady deszczu, przez glebę. W gruntach również siedzą konserwanty, w gruntach również jest mnóstwo glifosatu, bowiem jeżeli rolnicy pryskają grunty, no to z wodami opadowymi to wszystko spływa i gdzieś tam pod ziemią się kumuluje i myślimy, że sobie jemy takie zdrowe warzywko z własnego ogródka, a niestety one spijają gdzieś tam te szkodliwe substancje z wód gruntowych. Tak to może wyglądać i najczęściej właśnie tak to wygląda. Więc nie mamy żadnej gwarancji, kompletnie żadnej gwarancji. No ale moim zdaniem lepiej wybrać ten ekologiczny, mimo że tutaj nie mamy 100% gwarancji, to sam fakt, że jest ten certyfikat,
według mnie jest zdecydowanie lepszym wyborem niż jeżeli byśmy nie kupowali tego bio. Takie jest moje zdanie, nikt nie musi się z tym zgadzać. To jest moje i wyłącznie subiektywne zdanie. A nawet z moich obserwacji poczynionych właśnie na takich warzywach i owocach, zdecydowanie szybciej się one psują, co już przemawia za tym, że jednak są one bardziej ekologiczne niż te bez certyfikatu oraz są mniejsze, nie są takie piękne, nie są takie błyszczące, przypominają właśnie bardziej wyglądem te warzywa i owoce uprawiane gdzieś tam na działkach czy w swoich ogródkach warzywnych. Także to też jest ten aspekt, który przekonuje mnie do tego, aby kupować właśnie takie warzywa i owoce. Oczywiście ja kupując takie warzywa i owoce, dodatkowo sobie je właśnie ozonuję w ozonatorze. Jeżeli ktoś nie ma ozonatora, to spokojnie może wykorzystać metodę i to, uwaga, nie samej sody, jak tutaj podpowiada pani Krystyna, bo to nic kompletnie nie da, to musi być tak zwana kąpiel kwasowo-zasadowa, czyli najpierw płuczemy, trzymamy w kwaśnej wodzie, czyli na przykład z dodatkiem octu jabłkowego, ja takiego używam, może być też dodatek zwykłego octu spirytusowego, chociaż ja takiego nie polecam i takiego w ogóle nie używam, czy w gospodarstwie domowym, czy w swojej kuchni w ogóle tego octu nie używam, a potem dopiero wkładamy do wody zasadowej z sodą oczyszczoną. I jak przeprowadzić taką kąpiel? Taki filmik znajdziecie tutaj na mojej kanale. To jest dosyć stary film, ale może niektórym się przyda. Tutaj znajdziecie pod spodem, pod filmem link do tego filmu i również podpięty jest w kartach tu na górze. Także jeżeli chcecie skorzystać z tej metody, to zobaczcie ten sposób. On jest skuteczne, ale zdecydowanie lepszym sposobem według mnie jest właśnie ozonowanie. Ozonatory nie są jakieś takie, Bóg wie jak drogie, więc warto się w taki ozonator zaopatrzyć i sobie ozonować warzywa i owoce. Problem z tym jest taki, że jeżeli będziemy warzywa i owoce pozbawiać tych naturalnych bakterii, no to nie będą już one takie odżywcze, jak gdybyśmy na przykład wyciągnęli taką świeżą marchewkę z gleby, z czystej gleby. No oczywiście z tą czystością teraz jest jak jest, też nie mamy na to większego wpływu. I tak tylko otrzepaną marchewkę zjeść i wówczas te bakterie, które znajdują się w ziemi, stanowią dla nas pewnego rodzaju wyzwanie i nasz układ immunologiczny świetnie działa, jeżeli właśnie dostarczamy mu takich bakterii, czyli na przykład jemy niemyte jabłka, niemyte warzywa i owoce. Tak, owszem, niektórzy będą mówić o pasożytach, o jajach. Ja wiem, że są to kontrowersyjne tematy, ale jeżeli masz jakąś działkę i nie chodzą tam żadne zwierzęta, to spokojnie możesz tak zrobić. Czyli otrzepiesz sobie marchewkę, przetrzesz ją, wytrzesz i zjesz ją bez umycia. Ja tak robię na przykład z jabłkami. No tam na górze, na drzewie, żadne zwierzęta mi nie chodzą, ewentualnie ptaki. I ja jem takie owoce właśnie, jabłka czy borówki w ogóle bez mycia, nie myję. Wiem, że może być jakieś ryzyko tego zanieczyszczonego opadu, no ale no jak będę się tak wiecznie bała, to co to za radość z życia? Po pierwsze, a po drugie nie będę hartować swojego organizmu. Żyjąc w takich sterylnych warunkach, myjąc wszystko, nasze układy immunologiczne niestety się nie hartują, bardzo często chorujemy. To jest tak, jeżeli dziecko, malutkie dziecko już od maleńkości wychowujemy w takich sterylnych warunkach, to niestety nie jest ono odporne na większą ilość patogenów. I później, jeżeli idzie do żłobka, do przedszkola, do szkoły, no to permanentnie nam choruje. To jest właśnie brak uodpornienia, brak hartowania. Kiedyś dzieci biegały na boso, jadły co popadnie, niemyte jabłka. Ja pamiętam, bo jeszcze za moich czasów tak było. Jadłam niemyte jabłka, jakąś marchewkę, sałatę tam zerwałam z zagonka i było wszystko okej. Tak, wtedy nie było tak jak teraz. Nie było takiego zanieczyszczenia. Ale to nie znaczy, że musimy się tak strasznie przed tym wszystkim chronić. Owszem, na ile możemy. Wybierajmy te produkty, które
Przynajmniej z założenia gwarantują nam to, że będzie tam mniej glifosatu, że będzie tam mniej substancji trujących. Wiadomo, że zupełnie tego nie jesteśmy w stanie wyeliminować. No niestety nie. I takie komentarze, jak już wspominałam, mnie śmieszą. Ja przytoczyłam tylko dwa, ale tych komentarzy jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo, codziennie na różnych moich mediach społecznościowych, czy to tutaj na YouTubie, czy na innych mediach społecznościowych, no to są setki takich komentarzy. I dlatego mnie to dziwi. Ja wiem, jak jest. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę. To wygląda tak, że ktoś mi mówi, jak ja bym nie wiedziała, jakie jest zagrożenie. No jak nie? Każdy świadomy człowiek sobie zdaje z tego sprawę. To jest przecież logiczne. Tylko kwestia tego, co my z tym zrobimy. Czy będziemy się tym przejmować? Czy będziemy wiecznie wystraszeni? Ja już na temat permanentnego strachu i straszenia zamieściłam taki podcast tutaj na moim kanale. Zainteresowanych też odsyłam do tego, że sam strach jest zdecydowanie gorszy, niż byśmy zjedli tego brokuła nawet nieozonowanego. Zdecydowanie więcej narobi nam szkód w ciele, w psychice, niż zjedzenie tego brokuła i nie przejmowanie się tym, bo tak to działa. Co przyciągasz, to masz. I jeżeli będziemy się trząść nad każdym kęsem, zamiast dziękować za pożywienie, zamiast dziękować za to pożywienie, które nam da zdrowie, bo tak powinniśmy do tego podejść. Jemy, dziękujemy i wiemy, że to zadziała na nasze zdrowie, nie na odwrót, bo jeżeli będziemy jeść takiego brokuła i się trząść, ojejku, on mi zaszkodzi, bo on tutaj ma glifosat, no to tak się stanie. Co przyciągasz, to masz. Ja zawsze to powtarzam. I ludzie są otuleni takim strachem. Widzę to po komentarzach. Jest mnóstwo strachu w społeczeństwie. Boimy się prawie wszystkiego. Boimy się, źle to powiedziałam. Ja staram się nie bać i się nie boję. I naprawdę, czasami mnie to nie interesuje, czy ja kupię takiego brokuła, czy go umyję w tym ozonatorze, czy go nie umyję. De facto staram się to robić, ale nie zawsze mi wychodzi, bo to czas, bo to zapomnę i jakoś nie rozpaczam nad tym. No nie rozpaczam. Nie jesteśmy w stanie jeść produktów wyłącznie uprawianych przez nas samych. A jak już wspomniałam, to i tak nie jest w 100% pewne, więc cieszmy się z tego, co mamy. Wybierajmy to, co według nas jest najlepsze, a według mnie te certyfikowane warzywa i owoce są zdecydowanie lepsze niż niecertyfikowane. Ktoś powie, kupujmy od rolników. No jak kupujmy od rolników? Wszak oni tam właśnie wylewają hektolitry szkodliwych substancji, więc nie wiem, czy to jest dobry trend. To już zdecydowanie te produkty certyfikowane, ekologiczne są lepsze niż kupowane z takich upraw. Wiem, bo to widzę na co dzień. Jak rolnicy potrafią wylewać hektolitry. Zanim cokolwiek posieją, to pryskają Roundupem, żeby wytuc wszystkie chwasty. No bo nie inaczej. Potem zasiewają na tej ziemi, potem różne opryski, herbicydy, pestycydy, a potem to sprzedają rzekomo od rolnika, że to zdrowe, a ludzie się na to nabierają. Tak to właśnie wygląda. Tak to wygląda według moich obserwacji. I jeżeli się z tym nie zgadzacie, no to już wasza sprawa, ale tak jest. Rolnicy, którzy mają jakieś niewielkie uprawy, i faktycznie nie używają tych pestycydów i herbicydów, są rzadkością. I jeżeli macie do takich dojście, to bardzo dobrze. To jest błogosławieństwo i trzeba takich ludzi, takich rolników promować. Niech oni się rozwijają i niech te produkty idą dalej, bo to są bardzo, bardzo cenne rzeczy. Tylko żeby nie było tak, że jest to sfałszowane, że jakaś tam uprawa rzekomo jest bionaturalna, a prawda jest zgoła inna, bo taki rolnik wieczorem chodzi i pryska, żeby nikt nie widział, bo i takie kwiatki się zdarzają. Także tutaj absolutnie niczego nie jesteśmy pewni. Więc z założenia takie komentarze, no to są trochę dla mnie zupełnie bez sensu. I
w sumie cieszę się, że one są, bo widzę, jaka jest świadomość społeczeństwa. Dobrze, że ludzie się o to troszczą. Faktycznie to jest bardzo dobre. Ale z drugiej strony może być to dla nas zabójcze. Zabójcze. Zauważcie, jeżeli jedna osoba pali całe życie papierosy i w podświadomości ma wpojone, że to jej nic złego nie zrobi, no to ona nie zachoruje. A druga osoba, która sobie popala gdzieś tam, nie tak dużo jak ta pierwsza, a wiecznie się boi, że to będzie miała raka płuc, że to tamto, że to siamto, to się może ziścić. Także to jest właśnie ten fenomen. A żył długo, palił, pił, jadł co popadnie. No i bywają takie przypadki i żył długo, bo po prostu wszystko tak naprawdę olewał, można powiedzieć. Żył pełnią życia i nie patrzył. To mi zaszkodzi, tamto mi zaszkodzi. A drugi cały czas dbał o siebie, świrował, wariował i umarł w bardzo młodym wieku. No przecież zdarzają się takie przypadki i to są bardzo częste przypadki. Ja sobie tego nie wymyślam. Na pewno w swoim otoczeniu macie takie sytuacje. Zdarzają się takie sytuacje. Zatem największym naszym wrogiem w tym wszystkim jest nasza podświadomość. My sobie ją programujemy sami. No i programują nam oczywiście ludzie za ekranów telewizora, czy różni inni. Ja staram się przekazywać to, żeby absolutnie tutaj nie było jakiegoś programowania, tylko żebyście zobaczyli ten aspekt z zupełnie innej strony. Nie tylko z tej, że trzeba się bać, że trzeba ozonować, że trzeba, no najlepiej nic nie jeść, no bo jeżeli będziemy cokolwiek jeść, no to jesteśmy narażeni na wszelkie szkodliwe substancje, a to jeszcze jakieś inne substancje, a to tamto. No takie życie, no to nie jest życie. Życie polega na tym, żeby się cieszyć, żeby się wyluzować i żeby naprawdę było dla nas frajdą, a nie jakimś mozołem. No, no nie. Więc chciałam się tutaj rozprawić właśnie z tym mitem. I jeżeli będą nadal takie komentarze, to zawsze będę podsyłała ten filmik, bo to jest istotne, a tych komentarzy naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo. Bardzo duża ilość toksycznych produktów znajduje się wokół nas. I ja tutaj nauczam, w szczególności w stosunku do naturalnej pielęgnacji skóry czy do żywienia, co eliminować, na co zwracać uwagę, ale bez szaleństwa, ale bez przesady. Dbajmy o siebie, ale nie przesadzajmy znowuż w drugą stronę, bo możemy sobie strzelić w kolano i zamiast być zdrowymi, no to będziemy zastraszeni i będziemy chorować, bo te choroby sobie wyhodujemy w podświadomości. No chyba nie tego chcecie, prawda? No myślę, że wyjaśniłam ten temat. Jeżeli nadal byłyby jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach i ciekawa jestem, czy takiego rodzaju rozmyślania z powoływaniem się na komentarze by Was w przyszłości na przykład interesowały? Piszcie w komentarzach. A tymczasem miłego dnia, dużo, dużo zdrówka, rezerwy do tego wszystkiego i super dnia. Pa, pa.